Polski złoty tak jak szybko tracił w styczniu, tak szybko odrabia straty w lutym. Nasza waluta w ostatnich dniach jest najmocniejsza w regionie. To oczywiście nie jest bynajmniej wynik tego, co się dzieje w kraju, bo w czwartek dzisiaj mieliśmy informacje ze strony Komisji Europejskiej, które potwierdzają obawy agencji ratingowych. Komisja Europejska wskazuje, że deficyt do PKB przekroczy w przyszłym roku poziom 3,4%. Natomiast wspiera złotego na pewno sytuacja globalna, czyli po pierwsze lepsze dane z Chin, indeksy PMI poszły nieco w górę i po drugie słabość dolara. Amerykańska waluta traci, ponieważ mamy dane z USA, które potwierdzają niejako oczekiwania rynku, że amerykański bank centralny nie będzie się spieszył z podwyżkami stóp procentowych. Natomiast wydaje się, że te oczekiwania zaczynają być nadmiernie przerysowane, czyli zobaczmy, że prawdopodobieństwo podwyżki jest wskazywane najwcześniej za rok, więc sądzę, że już w połowie marca Fed będzie starał się korygować te oczekiwania, w związku z tym przestrzeń do spadku dolara nie jest nazbyt duża. Też pamiętajmy o tym, że amerykańska waluta może reagować ponownie na złe informacje z Chin, które mogą zwiększać ryzyko dewaluacji juana. Więc tutaj dolar, tak powiedziałem, spaść może już niewiele. Też zwracajmy uwagę na szwajcarskiego franka. Ta waluta ostatnio taniała za sprawą wypowiedzi prezesa Banku Szwajcarii. Tomasz Jordan powiedział, że widzi dalszą przestrzeń do osłabienia franka, widzi też dalsze możliwości interwencji na tym rynku. Natomiast na drugim biegunie jest brytyjski funt, który się stabilizuje względem złotego. To jest efekt lepszych informacji z tamtejszej polityki. Tutaj mamy porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, które moim zdaniem zmniejsza ryzyko negatywnego scenariusza, jakim byłoby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czyli innymi słowy, referendum, które może być zwołane na czerwiec, najpewniej wskaże na to, że ten kraj pozostanie w Unii, więc funt na bliższe tygodnie, miesiące może odbijać w górę. Na końcu troszeczkę jeszcze o euro. Euro, które stabilizuje się wokół poziomu 4,40. Myślę, że tutaj warto patrzeć na to, jakie będą napływały informacje ze strefy euro, a także na fakt, iż już 10 marca, czyli za miesiąc, mamy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Posiedzenie, które być może przyniesie jakieś nowe działania, które będą szły w stronę osłabienia euro.